witam obie drużyny, witam te osoby, które mogą być na stadionie. No i przede wszystkim bardzo serdecznie witam widzów na kanale YouTube. Pozdrawiamy serdecznie tutaj, jak zwykle, proszę Państwa, Zbyszek Konobrocki i Damian Dzięcioł obsługiwać będą i dzięki nim myślę, że tych kilkaset osób będzie oglądało dzisiejsze pierwsze spotkanie na wiosnę, nie rundy wiosennej, na wiosnę klasy okręgowej. Dzisiaj gościmy naszych przeciwników z Łyny Sępopol. Bardzo serdecznie i gorąco Was witamy tutaj w Gołdapi. Gorąco i serdecznie, no i oczywiście wiosennie. Także mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie stało na dobrym poziomie, będzie wiele emocji. Drodzy Państwo, parę słów, co się działo po 17 kolejkach spotkań, to znaczy po 15, po całej rundzie jesiennej i dwóch kolejek z rundy wiosennej, rozgrywanych jeszcze w miesiącu listopadzie. Na prowadzeniu znajduje się Dobre Miasto, które w 17 spotkaniach zgromadziło 45 punktów. Na miejscu drugim Orlenka Reszel 39 i na miejscu trzecim Rominta Gołdap w 17 spotkaniach 38 punktów, na co złożyło się 12 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki, 58 bramek strzelonych, 24 bramki stracone. No i proszę Państwa, nasz dzisiejszy rywal Łyna Sępopol w 17 meczach zgromadził 19 punktów, jest to 12 pozycja, na co złożyło się 6 zwycięstw, 1 remis, 10 porażek, 35 bramek strzelonych, 45 bramek straconych. Proszę Państwa, zanim przedstawię składy, w jakich zagrają obie drużyny, ja żegnając się z Państwem w listopadzie, myślałem, że na koniec marca będą już kibice tutaj na gołdapskim stadionie i nie tylko, na stadionach całej Polski, Europy, świata. Niestety nie ma tych kibiców i co gorsza, jest chyba jeszcze gorzej, jak było w miesiącu listopadzie. Ale drodzy Państwo, mamy taką nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jeszcze kibice zobaczą tutaj bezpośrednio na stadionie mecze rundy wiosennej sezonu 2020-2021. Drodzy Państwo, no i chyba czas i pora na przejście do składów, w jakich dzisiaj zagrają obie drużyny. Drużyna Łyna Sępopol w strojach czarno-czerwonych zagra w następującym zestawieniu. W bramce z numerem 12 Dawid Lis. Z numerem 11 kapitan zespołu Łukasz Pawłowski. Z numerem 5 Tomasz Krasowski. Z numerem 13 Karol Snopkowski. Z numerem 8 Damian Wigilewicz. Z numerem 15 Piotr Wigilewicz. Z numerem 18 Dominik Kryłowicz. Z numerem 19 Marcin Polkowski. Z numerem 10 Marek Baga. Z numerem 7 Kamil Komajda. I z numerem 2 Jakub Lemański. Ławka rezerwowych piłkarzy gości to bramkarz numer 1 Tomasz Żebrowski, z numerem 20 Piotr Dobrzyński, z numerem 9 Michał Osobski, z numerem 6 Sebastian Warchola. Trenerem zespołu jest Tomasz Paszkowski. I proszę Państwa, przechodzimy do składu gospodarzy. Chcę tylko powiedzieć, że bezpośrednio po zakończeniu pierwszej połowy spotkania przedstawię Państwu kadrę szeroką piłkarzy Rominty na wiosnę roku 2021. Bezpośrednio po zakończeniu pierwszej połowy oraz oczywiście przedstawię listę sponsorów, która jest coraz bogatsza i to nas bardzo cieszy, proszę Państwa. Idziemy w dobrym kierunku, myślę, no ale
To się okaże oczywiście po rundzie wiosennej. I przechodzimy do składu drużyny Rominty. Z numerem pierwszym Kamil Wołos w bramce. Z numerem szóstym Bartłomiej Rynkowski. Z numerem dziewiątym Michał Mościński. Z numerem dziesiątym Mateusz Litwiński. Z numerem jedenastym Mateusz Sabadonis. Z numerem trzynastym Tomasz Makowski. Z numerem siedemnastym Marek Murawski. Z numerem osiemnastym Bartosz. Z numerem dwudziestym Mateusz Piniaga. I z numerem 23 Krystian Słowicki. I ławka rezerwowa drużyny Rominty. Numer 12 rezerwowy bramkarz Adam Kotula. Numer 5 Kamil Kłak. Numer 7 Grzegorz Orłowski. Numer 8 Mateusz Kułak. Numer 14 Grzegorz Biśtyga. Numer 16 Krystian Wróbel. I numer 21 Jakub Pawłowski. Proszę Państwa, trenerem zespołu jest Michał Mościński, grający oczywiście składy obu zespołów. Proszę Państwa, widzimy już trójkę sędziów, która jest przy szatni. To znak, że za chwilę zostaną wyprowadzeni tutaj zawodnicy, a ja dodam Państwu, że dzisiejsze spotkanie, tak jak i te wcześniejsze, prowadzą sędziowie reprezentujący Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Sędzią głównym spotkania będzie Paweł Duchnowski, asystentami Wojciech Jargus i Roman Gutkowski. Za chwilę, proszę Państwa, będziemy witali tutaj zawodników obu drużyn na płycie stadionu. Będzie gwizdek, który rozpocznie rozgrywki w Gołdapi i nie tylko. Proszę Państwa, bo wszędzie w innych miejscach były te gwizdki dużo wcześniej. Ekstraklasa gra już pewnie z miesiąc czasu, ale klasa okręgowa rozpoczyna właśnie w dniu dzisiejszym. I to dobrze, że rozpoczyna, bo też było wiele pytań, wiele uwag, że po prostu klasa okręgowa może nie wystartować, ale wszystko skończyło się dobrze i proszę Państwa, dlatego za chwilę będziecie Państwo oglądać emocje związane z meczem Rominta Gołdap Płyna Sępopol. Czekamy na zawodników obu drużyn. Proszę Państwa, witamy serdecznie piłkarzy Płyny Sępopol. Jak wiemy, w tej chwili przepisy związane z wyjściem na płytę stadionu wiążą się z tym, że ze względu oczywiście na koronawirus, że drużyny nie wychodzą jednocześnie, tylko wychodzi pierwsza drużyna. Z reguły jest to tak jak dzisiaj, czyli goście wychodzą pierwsi i jak widzimy już w czerwonym, widzimy piłkarzy Rominty Gołdap, którzy za chwilę przyjdą tutaj do linii bocznej swojej ławki rezerwowej. Losowanie stron, przywitanie i rozpoczniemy. Thank you.
Witamy oczywiście piłkarzy Rominty. Tradycyjne kółeczko za chwilę. Witamy gorąco. Proszę Państwa, no i cóż, przyszło mi zaprosić na pierwszą odsłonę dzisiejszego spotkania Rominta Gołda, Płyna, St. Popol. Zapraszam gorąco. A nasi to czerwoni? Dobrze.
Thank you.
Damian, twoja piła! Thank you.
Kamilo, już do zmiany, szykuj zmianę już. Dawaj do zmiany, Kamilo. Już od razu, zmiana. Czekaj, Krzysiu! Zmiana w drużynie Rominty. Dziękujemy Krzysztofowi Żukowskiemu, grający z numerem 19. Krzysztof odniósł kontuzję. Dziękujemy Krzysiu, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a w jego miejsce zameldował się z numerem 5 Kamil Kłak. Yeah!
Dobrze,
Nie, 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 nie
kasy? Proszę Państwa, bez bramek po pierwszej połowie spotkania meczu Romin Tygołdab z Byną Sępopol. Zgodnie z tym, co Państwu mówiłem, w tej chwili przedstawię kadrę szeroką na wiosnę roku 2021. No i oczywiście sponsorów, którzy pomagają piłkarzom Rominty tutaj w ogóle w organizacji, pomagają na co dzień wszystkim piłkarzom grającym oczywiście w drużynie Rominty, przepraszam. Proszę Państwa, i oto szeroka kadra. Bramkarze Kamil Wołos i Adam Kotula. Obrońcy Konrad Piwko, Mateusz Kułak, Mateusz Sawadonis, Bartosz Prochorów, Marek Murawski, Filip Zawistowski, Łukasz Romanowski, Bartosz Rynkowski, Kamil Pawlukanis, Łukasz Grzęda. Pomocnicy Mateusz Litwiński, Dawid Paszkowski, Damian Ołów, Krystian Słowicki, Michał Mościński, Tomasz Makowski, Mateusz Dyniszuk, Grzegorz Biśtyga, Mateusz Jaworowski, Krystian Wróbel, Mateusz Piniaga, Łukasz Jastrzębski i Jakub Pawłowski. I napastnicy Krzysztof Żukowski, Kamil Kłak, Grzegorz Orłowski.
numerem 17. A dziękujemy Markowi za grę w pierwszej połowie spotkania. Przypomnę tylko, że dzisiejsze spotkanie prowadzi trójka sędziowska reprezentowana przez warmińskie kolegium sędziów. Sędzią głównym jest Paweł Duchnowski, asystentami Wojciech Jargus i Roman Gutkowski. No i cóż, proszę Państwa, przed nami drugie 45 minut, na które Państwa oczywiście serdecznie zapraszam. Come on.
Oh.
Goń Smoulata. Come on.
Jeden wentylkiem w czoło dostał, drugi nie wiadomo. A drugiemu kamień odprysnął. Kulun Jacek daj! To pierdolę, sobie kuligą tutaj, co ty się urwałeś? Już będzie to! Żadaj! Jak
Zastaw się, Marcin! Marta! Proszę! Yes!
tam już od tym czasem. Tak naprawdę fajnie się mamy. Trzecia liga, on już też. Nadchodzi! Brawa Stroma!76. minuta spotkania. Krystian Słowicki. 1-0 dla piłkarzy Romienty. Zmiana, proszę Państwa, w drużynie gości. Boisko opuszcza grający z numerem 7 Kamil Komajda, a do gry wszedł zawodnik oznaczony numerem 6 Sebastian Warcholak. I proszę Państwa, zmiana w drużynie Rominty. Miejsce grającego z numerem 13 Tomka Makowskiego. Tomek, dzięki za grę. Z numerem 16 na boisku witamy Krystiana Wróbla. Numerek 19.
Proszę Państwa, zmiana będzie w drużynie Rominty. Dziękujemy za grę Bartkowi Proforowi. Dzięki, Bartek. A z 21 numerem witamy na boisku Jakuba Pawłowskiego. Żółtą kartką w drużynie Łyny ukarany grający z numerem drugim Jakub Lemański. Ora!
Spalony. Żółtą kartką w drużynie Rominty ukarany grający z numerem 20 Mateusz Piniaga. Ha!
trzy! Druga połowa spotkania przedłużona o co najmniej 3 minuty. Żółtą kartką w drużynie Łyny ukarany grający z numerem 6 Sebastian Warcholak. Proszę Państwa, 1-0 w 18 kolejce piłkarze Rominty pokonali Łynę Sępopol. Przypominam, 77 minuta z rzutu wolnego. Krystian Słowicki strzelcem jedynej bramki w dzisiejszym spotkaniu. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie zawodnikom obu drużyn. Dziękujemy i gratulujemy zwycięstwa piłkarzom Rominty. Proszę Państwa, za tydzień piłkarze Rominty wyjeżdżają do Piecek na mecz z Zaglem. Za 2 tygodnie Państwa zapraszam tutaj na ważne spotkanie. Przeciwnikiem będą Śniardwy Orzysz. Proszę Państwa, dziękuję kibicom, ci co mogli być. Dziękuję bardzo kibicom, którzy dopingowali piłkarzy Rominty na kanale YouTube. Proszę Państwa, miłego sobotniego popołudnia. Miłej niedzieli. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy wszystkim sponsorom. Dziękujemy tym, którzy byli dzisiaj i oglądali spotkanie. 1-0. Krystian Słowicki. Rzut wolny, 77 minuta. Dziękuję Państwu. Spotykamy się za 2 tygodnie. Rywal równie trudny, albo nawet może jeszcze trudniejszy. Śniardwy Orzysz. Dziękuję. Do zobaczenia. Thank you.